Cześć, dzisiaj chciałbym w tych takich krótkich odcinkach, w których staram się troszkę pogadać o naszej postawie, chrześcijańskiej postawie wobec problemów w Ukrainie, wobec wojny w Ukrainie, chciałbym porozmawiać o tym, że to jest proces, długodystansowy proces. To, co robimy, to, co staramy się robić, to, co wy staracie się robić, to, co, 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 co jako społeczeństwo przeżywamy, nie może opierać się na entuzjazmie, ale musi wyrastać z naszych najgłębszych przekonań, dlatego, że to nie jest sprint. To nawet nie jest maraton, ale to jest sztafeta, coś co może trwać długie, już trwa długie tygodnie, może trwać długie miesiące, może trwać długie lata i tak naprawdę właściwie dobrze jest mieć dobrze dostrojony kompas, bo tak serducho wiecie, łatwo entuzjazmem do czegoś zagrzać, ale, ale kiedy brakuje takiego długoterminowego kompasu w naszym życiu, to ten entuzjazm może okazać się słomianym zapałem, a my mamy czynić, tu na Ziemi królestwo Boże coraz lepiej widocznym, a nie tylko biec za naszym entuzjazmem, więc. O tym będzie ten odcineczek. Mój pastor używa takiej dobrej ilustracji, którą, którą bardzo lubię, że łatwo jest rzeczy rozpocząć, ale trudno jest je kontynuować. Łatwo jest spłodzić dziecko, a trudno je wychować. Łatwo jest, on mówi. Zostać pastorem to powołanie, ale wytrwać w tym to cud. Przykłady można by mnożyć, ale rzeczywiście wiele z działań, w które się angażujemy, jest bardzo łatwo zainicjować. I też myślę, że kiedy pojawiła, rozpoczęła się wojna w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, to ta fala entuzjazmu mogła zdumiewać nas wszystkich. Natomiast od samego początku pamiętam, moi przyjaciele, widząc też nasze zaangażowanie w kościele, zawsze mówili, Michał, pamiętaj, że to jest długoterminowy projekt, że że to nie jest coś na miesiąc, na dwa, na trzy, ale długoterminowy, żebyś też no, właściwie zaplanował też i swoje siły, i możliwości kościoła, który, z którym razem się w tę pomoc angażujecie. I, i teraz chyba coraz bardziej wszyscy to widzimy, że. że, że ta pomoc to nie jest, no właśnie, ja bym bardzo wdzięczny Irminie za to porównanie, które użyłem przed czołówką. Myślę, że tutaj od razu mogę polecić taki kanał Irminy Wolniak, jej działalność w Instagramie, bo tam są bardzo dobre treści i bardzo mi się spodobała ta ilustracja, którą powiedziała: To nie jest sprint. Pomoc dla osób, które uciekły przed wojną, to nie jest sprint, to nawet nie jest maraton, ale to jest sztafeta więc też musimy myśleć o tym, że jedni zamieniamy drugich w tej sztafecie, że wiele domów się otworzyło, może teraz jest czas, żebyś się włączył i otworzył swój dom, żeby komuś, kto już od półtora miesiąca mieszka z gośćmi, yy, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, w swoim domu, żeby mógł teraz na chwilę odzyskać intymność, odzyskać swój salon, a ty możesz mu pomóc, goszcząc tych, którzy znaleźli u, u twojego sąsiada czy u twojego przyjaciela schronienie pozwalając mu w ten sposób odpocząć. Myślę, że to dotyczy to wielu naszych działań, że to jest bezcenne i ważne, co robimy doraźnie i co robimy szybko, ale jeżeli to się opiera tylko na entuzjazmie, to ten entuzjazm szybko wygaśnie. Jeśli to się opiera na jakimś takim zbiorowym poruszeniu, no to kiedy tłum zniknie, to my też znikniemy. Natomiast myślę, że to, co, co staramy się robić, to, co wy staracie się robić, jest ważne, żeby wyrastało z naszych najgłębszych przekonań. Robimy to, dlatego że w ten sposób poszerzamy granice Bożego Królestwa. Robimy to, dlatego że w ten sposób czynimy niesprawiedliwy świat bardziej znośnym miejscem do życia. Robimy to, dlatego że potrzeby, na które staramy się odpowiadać, są oczywiste i nie dlatego, że nas wzrusza tylko trudna sytuacja, bo wzruszenie szybko wygasza, a dlatego, że wierzymy, że to jest po prostu sposób w jaki naśladujemy Jezusa w naszym życiu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że minęło dużo czasu i wszyscy zaczynają o tym mówić, że ta taka fala współczucia przykryta jest przez już taki pył kolejnych zajęć. To już zmieniają się nawet sposoby ułożenia treści w serwisach informacyjnych, doniesienia z ostrzeliwanych miast nie są pilnymi i, i, i hot takimi. To wszystko zaczyna nam, brzydkie słowo, powszednieć. I chciałbym tutaj powiedzieć, że dla nas jako dla chrześcijan jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, nam to nie Dla nas Królestwo Boże wciąż jest najwyższym priorytetem, najświeższą wartością. Życie z Bogiem wciąż nam nie powszednieje, w tym sensie no, nie staje się czymś nudną, codzienną rutyną, ale codziennie jest ekscytującą przygodą i pasją naszego życia. I w tym sensie każdy sposób, w który my możemy do tego budowania Królestwa Bożego na ziemi przyłożyć rękę, a robimy to, dzieląc się z chlebem, tym, z tymi, którym chleba brakuje, udzielając schronienia tym, którzy nie mają gdzie się podziać, pomagając tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Za każdym razem robimy to tak, jakbyśmy robili to pierwszego dnia. To jest mój apel, to jest nie wiem, moja zachęta dla tych spośród was, którzy może jesteście zmęczeni, że warto o tym pomyśleć. Robimy to tak, jakbyśmy to robili pierwszego dnia. Oczywiście też należy ocenić, bo w entuzjazmie można zawsze podjąć wyzwania, które są większe niż nasze możliwości. My jako zespół nawet już teraz zaczynamy się regularnie też spotykać na jakichś takich superwizyjnych grupach, bo doświadczamy czegoś, co, co, co psychologowie nazywają, nie wiem, zmęczeniem, współczuciem. No ale to przed nagraniem tego odcinka nie będę o tym odpowiadał, natomiast też już mamy zaplanowane spotkania z chrześcijańskimi terapeutami, którzy Pomogą nam właśnie to takie zmęczenie tą pracą, tą, tą nieustannym takim kontaktem z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi zagospodarować, bo, bo, bo to widać, że, że, że też, tego, też tego jako zespół i osoby zaangażowane w pomoc potrzebujemy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby nie wiem. Dać tę właściwą taką perspektywę, albo przypomnieć na tę właściwą perspektywę, że w ogóle w całym naszym chrześcijaństwie wszystko, co robimy, to nigdy to nie są krótkoterminowe, po prostu jakieś takie krótkoterminowe, entuzjastyczne projekty, ale chrześcijaństwo to jest projekt na całe nasze życie. Więc dopóki są osoby, które potrzebują naszej pomocy, Płócy, my wciąż jesteśmy tymi, którzy pomagają. Pomaganie innym to nie jest krótkoterminowa moda. Wszyscy to robią, to ja też się zaangażuję, wszyscy przestaną, to ja też przestanę. To nie jest, nie wiem, trend, ale pomagam, bo to jest trendy. Ale to powołanie, powołanie wypowiedziane nad życiem każdego chrześcijanina. Dlatego traktujemy to tak serio i dlatego to jest dla nas takie ważne. Tak długo jak w naszym sąsiedztwie mieszkają osoby, które uciekły przed wojną, tak długo troska o te osoby jest naszą najwyższą powinnością i naszym najwyższym staraniem. I tutaj to może zniknąć z mediów to może zniknąć z newsów. Informacje o wojnie w Ukrainie mogą zniknąć, nie wiem, z serwisów informacyjnych, mediów społecznościowych, bo temat się zużyje i znowu zaczniemy żyć, nie wiem, tym, kto się z kim rozwiódł i, yy, i co powiedział na jakim koncercie, albo w jaką ubrał się. Znowu, prawda, w telewizjach śniadaniowych najważniejszą informacją będzie to, jaką kto miał kreację na takiej czy innej gali, ale dla nas, jako dla chrześcijan, kompasem jest ciągle kazanie na górze, dla nas jako dla chrześcijan ciągle kompasem jest to wezwanie do tego, żeby naśladować Jezusa i być Bożymi rękoma tutaj na ziemi. Dlatego o tym wszystkim, co razem. My tu w Bydgoszczy, wy tam, gdzie oglądacie ten film. Co robimy, żeby pomagać innym? Chcę, żeby tym towarzyszyła nam taka świeżość, entuzjazm i świadomość tego, że to wynika z naszych najgłębszych przekonań i z naszego powołania, a nie z fali, która... Może się pojawiła, może przez chwilę była, zaimponowała nam swoimi rozmiarami fali takiego nie wiem entuzjazmu, ofiarności, która w tym sensie jest bezcenna i tempo, z jakim pobiegliśmy z pomocą, jest wyjątkowe, ale chcemy to utrzymać. Nie chcemy teraz pobiec do innych zajęć, tylko dlatego, że może inne zajęcia okażą się, nie wiem, bardziej widoczne w sieci albo cokolwiek innego, ale. W ten sposób, brzmi to bardzo pompatycznie, więc przepraszam za, za patos, ale w ten sposób tak naprawdę czynimy świat bardziej Bożym i czynimy Boże Królestwo na Ziemi. A to jest zadanie na długie, na całe nasze życie. Więc cały czas modlimy się jak najszybszy, jak najrychlejszy. Koniec wojny w Ukrainie i wierzę, że to rychło nastąpi, ale. To przykazanie, aby każdemu kto jest głodny zanieść chleb, każdemu kto jest spragniony podać kubek wody, każdemu kto nie ma schronienia udzielić gościny i każdego kto potrzebuje ubrania zatroszczyć się o to, żeby, żeby je znalazł. To przykazanie towarzyszy nam przez całe nasze życie nieustannie, niezależnie od tego co jest na pierwszych stronach gazet. Pomaganie innym dzięki mi, Irmina za tą ilustrację to nie sprint, to nawet nie maraton, ale to sztafeta, więc też myślmy o tym, żeby jedni drugim w tym troszkę cały czas nieść ulgę, pomagać, angażować się w nowy sposób, żeby to się mogło dziać. Dzięki, dzięki za Waszą uwagę. Proszę, subskrybujcie ten kanał, podawajcie dalej też ten odcinek, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.